Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na wakacje z Maryją. Każdego dnia wakacji odwiedzamy miejsce związane z kultem Matki Najświętszej, która prowadzi nas do swojego Syna. Moi drodzy, będziemy odwiedzali różne miejsca Polski. Będzie trochę miejsc z Podkarpacia, z mojej diecezji, także będą to parafie, które niejednokrotnie miałem okazję odwiedzać. Będą to parafie z południa Polski, ale także i z innych obszarów naszej przepięknej ojczyzny. Dzisiaj na tym wakacyjnym szlaku udajemy się do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach w diecezji przemyskiej. Łaskami słynący obraz Matki Bożej Niepokalanej w Tuligłowach jest jednym z najstarszych w Polsce wizerunków maryjnych przedstawiających tajemnicę niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obraz został namalowany przez nieznanego artystę pod koniec XV wieku i zaliczany jest do grupy przedstawień Madonny Apokaliptycznej. Wizerunek przedstawia Maryję w postawie stojącej, trzymającą w prawej ręce Dzieciątko Jezus, które w lewej ręce ściska jabłko. Niepokalana stoi na półksiężycu, który dotyka kuli ziemskiej. W górnej części wizerunku dwaj aniołowie podtrzymują koronę umieszczoną na głowie Madonny. Matka Boża ubrana jest w ciemno-czerwoną suknię oraz błękitny płaszcz z zieloną podszewką i złotymi obwódkami. Najprawdopodobniej obraz powstał w pracowni krakowskiej i został sprowadzony do Tuligłów przez bożogrobców, gdy objęli oni duszpasterstwo w parafii. Z zapisków wynika, że do Tuligłów dotarł razem z mieszkańcami jednej z podolskich wsi, którzy uciekali przed najazdem tatarskim. Ten obraz jest dla mnie, czy ten wizerunek, to miejsce szczególnie bliskie, ponieważ wielokrotnie przyjeżdżałem tam z moimi rodzicami, z babcią, która jest z tych okolic z rodzeństwem. Jest to takie też w moich rodzinnych stronach, takie lokalne, najbliższe sanktuarium maryjne. Matka Boża Niepokalana i Dzieciątko Jezus trzymające to symboliczne jabłko, jabłko królewskie, ale jest to także nawiązanie do raju, czyli mamy grzech pierworodny i Maryja, która jest niepokalanie poczęta bez grzechu. Moi drodzy, Maryja prowadzi nas do Boga, który jest największą świętością, najbardziej doskonały w tej świętości, w czystości, który nie ma nic wspólnego z grzechem. I my, na wzór Pana Boga, przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, jesteśmy zaproszeni do tego, aby uświęcać się, aby walczyć z grzechem, aby pracować nad naszymi słabościami i stawać się podobnym do naszego Ojca w niebie. Niech na tej drodze towarzyszy nam wstawiennictwo Matki Najświętszej i ta modlitwa, do której zapraszam, która będzie za chwilę. I też, moi drodzy, zachęcam do pisania intencji w komentarzach. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia. Do jutra. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.